Bajmę, wychodzę i wiem, w tobie jestem. 20:31 na naszych zegarach, a przy moim telefonie nasz dzisiejszy gość, prezenterka i dziennikarka TVN24, Marta Kuligowska. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich z trasy Gdynia-Warszawa. O, bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy wracają z wakacji albo jadą na wakacje. Ja jechałam na taki krótki weekend. Tak. Kilka dni nad morzem. Tak. W takim ładnym, zaprzyjaźnionym miejscu. Marta, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ja też dziękuję, jestem trochę onieśmielona. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Znam cię ze słyszenia. Cieszę się, że teraz na mnie przyszła kolej. No to ruszajmy. Ruszajmy z tym wywiadem. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Tobiasz. A dlaczego jesteś onieśmielona? Nie wiem, zawsze wolę zadawać pytania, niż na nie odpowiadać. W tej roli mojej, w której występuję od 20 lat, do tej roli jestem bardziej przyzwyczajona i to jest moje naturalne środowisko, a odpowiadanie na pytania, wywiady zawsze trochę mnie krępują. No tak, bo rzeczywiście tutaj role się odwracają, prawda? To jest takie ciekawe doświadczenie, myślę. Ale pytaj o wszystko, najwyżej będę cię wykręcać i wiciek, piskosz. Tak. Marto, słuchaj, na początku chciałbym zadać ci takie pytanie, bo rozumiem, że twoje początki w TVN24 to także początki pracy w telewizji, tak? Czy coś było jeszcze wcześniej? Coś było jeszcze wcześniej, przez chwilę, zanim powstało TVN24 i zanim ja w TVN24 rozpoczęłam pracę, prowadziłam taki program telewizjer, tak jak superwizjer trochę. Miałam 21 lat i prowadziłam ten program na zmianę z Kingą Ruś. Przyszłam z radia. Dyrektor Edward Miszczak usłyszał mnie dosłownie na stacji benzynowej. Nie wiedział, ile mam lat. Nie wiedział, że jestem dziecięciem 21-letnim. I zaprosił na przesłuchanie do telewizji. Myślał, że jestem starsza z głosu, niż byłam w rzeczywistości. I ja ten program prowadziłam rok, dwa i wtedy powstawał TVN24 i dostałam propozycję przejścia do jakiegoś kanału newsowego. Mam wtedy, co to będzie, kto dawał mu, co to będzie. Nie było studia, były tylko kartony, jakieś kable na podłodze, trzy pokoje gdzieś w jakimś biurze i zaczynaliśmy robić telewizję newsową. Mhm. A czy potrafiłabyś... Było 20 lat temu. Mhm. A czy potrafiłabyś powiedzieć, jak przez te 20 lat zmieniała się telewizja informacyjna? Zmieniło się wszystko. 20 lat to nie tylko dwie dekady, ale to jest cała epoka. Epoka, jeśli chodzi o technologię, o sposób prezentowania newsów. 20 lat temu już był internet, więc to nie jest tak, że tego nie było i zupełnie inaczej się prezentowało newsy.
ale rzeczywiście newsy prezentowało się zupełnie inaczej. Nikt wtedy nie zaczynał dnia od telefonu, od smartfonu i szukania newsów w internecie, tylko telewizja była bezkonkurencyjna. Nie nagrywało się telefonem. 20 lat temu telefon służył już komórkowy, bo były telefony komórkowe, ale 20 lat temu telefon służył wyłącznie do dzwonienia. Telefon to było narzędzie do wykonywania połączeń i tyle. Przeszliśmy rewolucję technologiczną. Zmienialiśmy studio, zmienialiśmy sposób nadawania. Jeszcze pamiętam, jak nagrywało się na taśmy, kasety, później już na dyski wszystkie materiały, rozmowy, programy. Starsi jeszcze pamiętają taśmy. Ja jeszcze w radiu pamiętam, jak się pracowało i kleiło audycje na taśmach. A internet i rozwój technologii cyfrowej to jest kamień milowy, krok milowy, przepraszam, jeśli chodzi o pracę, którą my też w newsach wykonujemy. Kiedyś się biegło z taśmą do magnetowidu, żeby zmontowany materiał zaprezentować na daną godzinę, a teraz od wielu już lat wysyła się go mailem, jak po prostu załącznik, jak zdjęcie, jak jakiś dokument w Wordzie czy w PDF-ie. I to dokładnie tak wygląda. A ktoś, kto realizuje program, każdy materiał ma swój numer, klika, czy ten numerek jest już na dysku i odbywa się to bez gonitwy, bez biegania po studiu. I to jest tylko drobny przykład, jak to wygląda. Rozwój na przykład telefonii i technologii spowodował, że często te informacje, które się dzieją tu i teraz, ważne, mamy od widzów na kontakt 24, że widzowie też są dostarczycielami naszych ważnych informacji, zdjęć, filmów. Nie dalej jak dziś oglądałam taką wspaniałą akcję, helikopter Topru, który leciał z pomocą, uratował dwie osoby. Ktoś po prostu był w górach, w Dolinie Pięciu Stawów i nagrał to telefonem i wysłał to do nas. My oczywiście jesteśmy w Sejmie, w Senacie, w różnych innych miejscach, w których się dzieje polityka, ale wszędzie indziej, w Polsce, w różnych małych miejscowościach, gdzieś na świecie, gdzie jeszcze nie dojechaliśmy, są ludzie, którzy nam po prostu wysyłają filmy, informacje, my to weryfikujemy. Więc i dziennikarstwo, i sposób nadawania informacji zmienił się bardzo. No i doszła ogromna konkurencja w postaci smartfonów, internetu, bo nasi widzowie są tak samo dobrze poinformowani jak my. Więc, a kiedyś czekali na ten dziennik o 19 czy 19.30, żeby dostać tę porcję informacji, a teraz zaglądają do telefonu i wiedzą wszystko. Zmieniło się wiele. Czy możemy powiedzieć, że kiedyś przekazywanie informacji było trudniejsze? Nie wiem, nie umiem tak skategoryzować tego, czy to kiedyś było trudniejsze. Kiedyś było zupełnie inne. Wydaje mi się, że może nawet łatwiejsze, a teraz jest trudniejsze, bo jesteśmy w dobie fake newsów, informacji niesprawdzonych często, które się mogą też pojawić. Kiedyś łatwiej było to zweryfikować. No internet to jest taka broń obosieczna. Jest świetnym narzędziem, ale też może być bardzo zgubnym. Można przecież zmontować czyjąś wypowiedź i wszystko, obraz, słowo, dźwięk, głos. Nie wiem, czy jest teraz trudniejsze, czy było kiedyś. To w ogóle nie jest łatwa robota, ale fascynująca i przyjemna. Czy kiedyś było trudniejsze? Nie wiem. Teraz jesteśmy przebodźcowani. Mamy informacji kilka tysięcy dziennie, które nasz mózg musi przyswoić. Kiedyś nie było tego aż tyle. Więc zadaniem dziennikarza teraz, trudniejszym wydaje mi się, jest wyłowić z tego morza informacji te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej istotne
dla widza, dla człowieka. Czyli to nie jest tak, że im więcej technologii, tym łatwiej. Ja kocham technologię, więc trochę jest łatwiej. Ostatnio też jadąc samochodem zastanawiałam się, jak ludzie żyli bez tych nawigacji, tych map w telefonach, bez tego obrazu. Ja udzielam ci wywiadu i mam teraz, nie jadę autem, tylko jestem pasażerem, żeby nie było wątpliwości. Widzę na podglądzie twoją audycję, jak siedzisz, jak prowadzisz. Możemy się spotkać, będąc w innych częściach Polski, bo możemy sobie włączyć różne aplikacje z obrazem. Technologia to fascynująca sprawa, więc to narzędzie telewizja też wykorzystuje. No i nie może zostać w tyle. Boję się, że ta technologia trochę może spowodować, że będziemy musieli się ścigać z internetem, co de facto się dzieje, bo się ścigamy. Teraz telewizję trochę każdy z nas może robić w domu, w dużym pokoju, no tak, nie wiem, to prawda. Gdziekolwiek chce, prawda? Wystarczy, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Kiedyś to było niemożliwe po prostu. No i kiedyś takie założenie radia internetowego, prawda, też nie było możliwe. Tak, kiedyś to wiesz, nie robiłbyś radia, musiałbyś pojechać gdzieś, usiąść, a tutaj po prostu robisz rzecz, która jest fantastyczna, fascynująca na miarę tych czasów. No i to też jest piękne, że możesz spełnić swoje marzenie i też się realizować w świetny sposób. Ja pamiętam a propos radia, ja się z radia wywodzę i mam ogromny sentyment do radia. Zawsze sobie tak obiecuję, że kiedyś może na stare lata wrócę do radia, bo radio to magia i radio to jest takie medium jedyne w swoim rodzaju. Zaczęłam pracę w radiu, moja przygoda z dziennikarstwem zaczęła się w radiu, mając 17 lat. Pracowałam tak amatorsko w weekendy, miałam audycję o filmach, filmowska. Też nie było kiedyś radia internetowego. I pamiętam, że pierwszy raz zamarzyłam, żeby pracować w radiu, jak bardzo późno oczywiście i to nie jest zachowanie godne naśladowania, ale będąc na wagarach na filmie Więcej czadu, Christian Slater, główny aktor, główny bohater, prowadził takie radio w Ameryce. Ja wtedy na tych wagarach o 9 rano w kinie Atlantic wymarzyłam sobie pracę w radiu. I to marzenie się spełniło. A powiedział ci ktoś kiedyś, że masz radiowy głos? Od tego się zaczęło. Dziękuję. Dziękuję za komplement, bo tak myślę, że tak mogę to uznać za komplement. Tak, od małego słyszałam, że mam radiowy głos, albo chłopczyku, jak nisko mówisz, albo dziecko, musisz zrobić coś z głosem, bo masz straszną chrypę. I tak po mamie na szczęście odziedziczyłam niski głos. I bardzo się z tego cieszę. I bardzo go lubię. Ale rzeczywiście w tym twoim głosie jest coś takiego magicznego, bo ostatnio jak oglądałem program Fakty po południu w tamtym tygodniu, prowadziłaś Fakty po południu. Jak tak oglądałem i słuchałem, jak czytasz te wiadomości, to tak kurczę, myślę sobie, kurczę, jak się spokojnie tego słucha, jak się fajnie tego słucha. Bardzo ci dziękuję. Ja do siebie mam zawsze bardzo dużo zastrzeżeń, ale ty jesteś bardzo uważnym obserwatorem i bardzo uważnym i słuchaczem, i widzem, świetnie przygotowanym zresztą zawsze do swoich wywiadów. Jak to mówisz, to czuję się wyróżniona. Dzięki wielkie. Tak, miałam rzeczywiście pracowity zeszły tydzień i prowadziłam Fakty po południu.
w zastępstwie koleżanki Diany. Aha. Koleżanka Diana także była moim gościem jakiś czas temu. Świetnie, widzę, że masz naprawdę całą listę gości, których znam i których bardzo lubię i z którymi uwielbiam pracować. Tak, tak jest. Z niektórymi nawet mam dość dobry kontakt, na przykład z Radomirem Witem. Od czasu do czasu rozmawiamy, przyznam. Zawsze lubię z nim rozmawiać bardzo, jak mamy okazję, nawet tak prywatnie, to świetny nie mówię, że w radzie, bardzo, nie? Tak, świetnie, świetnie, tak? Naprawdę. No. To jest bardzo dobry reporter, bardzo lubię jego wywiady. Młody, zdolny, naprawdę wróżę mu ogromną karierę. I to jest też dla mnie przyjemność jego słuchać. Tak. I dla mnie to jest przyjemność, naprawdę, że dziękuję, że też mnie zaprosiłeś i pomyślałeś, że mogę jakoś ubogacić twój program. Bo to ja wzajemnie mogę ci podziękować za to, że dzisiaj rozmawiamy, skoro już sobie tak dziękujemy, prawda? To działa też w drugą stronę, uwierz mi. Ale chciałbym cię zapytać, bo ty od jakiegoś czasu, prawda, prowadzisz Fakty po południu i programy wieczorne, nie? Bo wcześniej... Tak, Fakty po południu w zastępstwie, a wieczorem tak, wcześniej przez lata, masz rację, to był poranek i wstawanie o 4 rano. Słucham pytania, przepraszam, to taka maniera niedobra nic dziennikarska, nie szkodzi, że człowiek tak wchodzi w słowo. Nic nie szkodzi, dzięki temu ta rozmowa jest żywa, o to chodzi. Ale chciałem cię zapytać o to, czy zdecydowanie lepiej czujesz się prowadząc program rano, w ciągu dnia, wieczorem, czy to nie ma większego znaczenia? To ma znaczenie, bo to są zupełnie inne programy. Ja na porankach też zostawiłam swoje serce, bo kochałam ten program i prowadzenie porannego programu, tylko ktoś, kto nie wstawał o 4 rano do pracy, też do takiej pracy, gdzie nie tylko trzeba być przytomnym, ale też i wyglądać odpowiednio i siedzieć prosto i wiedzieć, co się mówi, to ktoś, kto nie wstawał o 4 rano, to też nie wie, jakie to jest trudne fizycznie dla organizmu. I cieszę się, że jakby życie i moi szefowie zaproponowali mi też zmianę. Zastanawiałam się, czy podjąć to wyzwanie i podjęłam je z radością. Pomyślałam, czas na zmianę. I to jest praca, mimo że w TVN24 możemy robić bardzo różne rzeczy. Teraz jestem na zupełnie innym odcinku pracy, który szalenie mi się podoba i cieszę się z tej zmiany, bo mimo że, jak powiedziałam, serce zostawiłam na poranku, o poranku, to też z sercem moim bardzo pojemnym podeszłam do nowego zadania. I to jest fantastyczne, że po tylu latach pracy mogę i wejść w trochę inny krąg ludzi, z którymi na co dzień wcześniej nie pracowałam, w inny zespół, w pracę z reporterami, też z innymi wydawcami. I szalenie się cieszę z tej zmiany. Mimo że sama tej zmiany nie wymyśliłam, ale to zupełnie mi nie przeszkadza. Po prostu pomyślałam, czas na nowe wyzwania i to jest super, że to jest ta sama stacja, ale zupełnie inny charakter pracy. Poranek jest inny, bardziej taki luźny. To jest program taki na żywo, bardzo wymagający. Polska i Świat też jest oczywiście programem na żywo, ale pracę zaczynamy rano. Ta praca się opiera głównie na reporterach, którzy przygotowują materiały. Omawiamy sobie tematy z wydawcami.
ja po prostu jestem takim spoiwem, które wieczorem to wszystko zbiera w jedną całość i prezentuje też no, ich pracę. Poranek jest programem, który no, zaczyna się bardzo wcześnie. Uwielbiałam budzić ludzi, a teraz ta formuła, powiem szczerze, czuję się w niej świetnie i bardzo się cieszę, że dołączyłam do zespołu Polska i Świat i że się też mogę czegoś nauczyć. Czegoś nowego, nawet po 20 latach pracy. Masz takie poczucie, że po prostu cały czas się uczysz. Tak, ta praca jest taka, że człowiek się cały czas czegoś uczy i mówimy, że jesteśmy tyle warci, ile nasz ostatni program. Trochę tak jest. W tej pracy też nigdy nie wiemy, co się wydarzy, kiedy coś się wydarzy. Ostatnio mieliśmy też wichury, te tornada, więc nie było programu, mimo że reporterzy pracowali od rana, tylko musieliśmy na żywo zareagować na rzeczywistość. Ale też niedawno widziałem Cię w programie Dzień po dniu, prawda? Też byłaś? To zastępstwo też się zdarza, wakacje teraz. Tak, zdarza się oczywiście. To też jest program, którego wcześniej nie prowadziłam, no bo byłam tylko rano. Te programy ekstremalnie wcześnie czy ekstremalnie późno są też wyjątkowo trudne przez porę. Jak się kończy późno, praca o północy, uwierz mi Tobiasz, przed wpół do drugą ciężko jest zasnąć. Wraca się do domu, zanim się dojedzie, zmyje makijaż, wypije miętę czy melisę, czy herbatkę, ale już bez teiny. To naprawdę chwile emocje opadają, na to potrzeba czasu, tak jak poranek. To jest bardzo trudne też dla organizmu, bardzo trudne. A propos programu Dzień po dniu, to dokładnie to samo, pamiętam, powiedział mi a propos prowadzenia i późnego kończenia pracy Piotr Jacoń. Mi dokładnie to samo powiedział. Tak, to jest właśnie ta wada, no, że bardzo późno człowiek kończy, czy bardzo wcześnie zaczyna, ale taka jest ta robota, fascynująca też przez to. Ludzie się kładą spać, włączają. Cieszę się, że włączają cały czas i oglądają, bo na to nie możemy narzekać i mam nadzieję, jeszcze będzie to długo i długo i długo. A co jest najbardziej fascynującego według Ciebie w telewizji na żywo? Reagowanie na rzeczywistość, na to, co się dzieje. Od pogody, przez politykę, przez duże i małe sprawy lokalne, które są fascynujące, bo wydarzenia to nie tylko ta polityka przez duże P, Warszawa, Sejm, ulica Wiejska, rząd, kancelaria premiera, ale wszystko, co się dzieje wokół nas. I my też jesteśmy po to, mówię sloganem z TVN24, By to pokazać i to robimy i to jest fascynujące. To można mieć założenia, że powiemy dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, o bardzo ciekawych wydarzeniach, które były, a tutaj nagle przychodzi wielka wichura, huragan, tornado i trąba powietrzna i reagujemy na rzeczywistość. I to jest w tej pracy najbardziej fascynującego, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za 5 minut. Nawet mamy takie powiedzenie mojego wydawcy z poranka, Piotrka Wierzbika, jak była poranek się kończy o 10:00, było za 5:10, w normalnej pracy człowiek się już szykuje do wyjścia, a u nas zawsze było nie rozprężajmy się przed końcem dyżuru. Jeszcze za 5:10 coś się może wydarzyć. I wszystko, no cały program wywali się do góry nogami. Wywróci się do góry nogami. O tak powinnam powiedzieć. Właśnie, bo czasami jest tak, bo czasem zauważam to, że na przykład z powodu jakiegoś wydarzenia na przykład nie ma szkła kontaktowego, nie? Albo bardzo rzadko. Jakiegoś tam. Bardzo rzadko.
No. Bardzo rzadko, bo wiesz, Szkło Kontaktowe też ma swoich wiernych, jak każdy program, ale Szkiełko jest, przepraszam, wyjątkowe pod tym względem, bo Szkło, ludzie, to jest cała w ogóle rzesza fanów Szkiełka. I też rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że nawet nie ma Szkła Kontaktowego. Ja muszę ci powiedzieć i mówię to z radością, że miałem przyjemność gościć u siebie całe Szkło Kontaktowe. Gratuluję. Fantastycznie. Naprawdę to była wielka, wielka radość rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi ze Szkła Kontaktowego. Bardzo ich lubię, też prywatnie, oni są świetni. Słucham? Z Siankiem, bardzo ich lubię, oni są fenomenalni. Oni, bo też i kobiety dołączyły. Katarzyna Kasia i druga Kasia, która jest aktorką, Kasia Kwiatkowska. I to jest świetna ekipa, z cudownym poczuciem humoru, jedyni tacy w swoim rodzaju. Naprawdę fascynujący i z nimi nigdy nie ma nudy, zawsze jest wesoło. Chapeau bas dla ich poczucia humoru. Chociaż czasami rzeczywistość nam pokazuje, że wcale nie ma się z czego śmiać, prawda? Tak, to jest taki śmiech przez łzy, wcale nie ma się z czego śmiać, chociaż w każdych czasach, nawet historycznie trudnych dla Polski, dla naszej historii, no zawsze gdzieś człowiek musi mieć ten wentyl oddechu, śmiechu, dystansu, poczucia humoru, jakiegoś odreagowania rzeczywistości. Nawet jak to jest czarny humor, niech będzie. No tak. A powiedz mi, czy pamiętasz tej swojej 20-letniej kariery, bo nie wierzę, że w czasie programu na żywo nie zdarzają się wpadki, bo pewnie się zdarzają. Czy pamiętasz jakąś taką wpadkę, która zapadła ci w pamięci? W trakcie programu na żywo, porankowego, takich różnych sytuacji było mnóstwo, naprawdę mnóstwo przejęzyczeń, śmiechów, niekontrolowanych wejść na antenę, pokazywania nie tego, co trzeba. Jedna z takich wpadek, po których myślałam, że nie przeczytam serwisu w poranku, była pomyłka. Inne zdjęcia poszły, a inny ja tekst przeczytałam, headowy. Początek serwisu, ja czytam z przejęciem Saddam Hussein, złapany. Bo to były czasy właśnie jeszcze Saddama Husseina, a na zdjęciach pojawił się Leszek Miller po katastrofie helikoptera. To było wiele lat temu, kiedy był premierem i ja wiem, że ta pomyłka była dosyć tragiczna, ale była tak zabawna. Po prostu nie te zdjęcia zostały wypuszczone. I dużo takich sytuacji, jakichś przejęzyczeń, jakichś właśnie schylania się po coś, wylania kawy pod stołem, powiedzenia czegoś, przejęzyczeń. Pamiętam, jak Brygida Grysiak była jeszcze reporterką i ją zapowiadałam. Też takich przejęzyczeń jest mnóstwo. Zamiast powiedzieć z Krakowa Brygida Grysiak, powiedziałam z Brygidy Krakowa Grysiak. Czasami to jest drobna rzecz, ale ona jest tak urasta do rangi takiego momentu śmiesznego, takiej sytuacji, po której naprawdę ciężko opanować rodzaj śmiechu, rodzaj wiesz, rozbawienia i nagle przejść do poważnych tematów. To jest bardzo trudne, rzeczywiście. Jak to się u was mówi, zauważyłem, że tak się u was mówi, że się zagotowałaś. Tak, zagotowałam się. Ja się łatwo gotuję i muszę bardzo uważać. Jestem dosyć energiczną
osobą, więc, więc potrafię, czasami macham. To jest znak, że chcę coś powiedzieć wydawcy albo realizatorowi. Ktoś niechcący mnie pokazał, jak macham, tak jakbym machała, nie wiem, na pożegnanie odjeżdżającego pociągu. I jak powiedziałam, mnóstwo jest takich sytuacji, które się gdzieś tam dzieją. Ostatnio też, ja zawsze lubię, jak prowadzę program, mieć wodę, ciepłą wodę, żeby ten głos mi przy klimatyzacji nie wysiadał. I też realizator czy wydawca prosił, żebym schowała wodę pod stół, bo wziąłem jakiś taki kubek, pierwszy lepszy, nie reprezentacyjny specjalnie. No i pod stołem, machając nogami, czy tam po prostu przekładając nogę na nogę, wylałam to wszystko, więc operatorzy się rzucili, a tam kable, żeby to wycierać, a tu program na żywo. No, gdyby to ktoś patrzył z boku, sytuacja rzeczywiście śmieszna, zabawna, komiczna. No tak. Telewizja na żywo. I właśnie ja też za to powiem ci, najbardziej lubię audycje na żywo. Zresztą w ogóle jak mam rozmowy, to bardzo najczęściej, że tak powiem, zdarza się tak, że rozmowy no, są na żywo. Powiem szczerze, że nie lubię takiej sytuacji, nie przepadam za taką sytuacją, kiedy mam na przykład nagrać rozmowę, bo zdecydowanie bardziej wolę, kiedy rozmowa jest na żywo, ale kiedy muszę nagrać, to muszę. Nie zawsze to się tak uda, ale generalnie też uwielbiam na żywo. Ja to rozumiem. Rzeczywiście, nigdy nie wiemy, co się wydarzy do końca. I człowiek ma coś takiego w głowie, że wie, że tego no, nie można powtórzyć. A jak nagrywa, to zawsze gdzieś podświadomie można powiedzieć, pomyśleć, a może to się wytnie, a coś tam podmontuje. A program na żywo, czy w radiu, czy w telewizji, to jest taka adrenalina nie do powtórzenia. To jest taka sytuacja jedyna w swoim rodzaju. Czasem nie masz świadomości nawet, że pewne rzeczy powiedziałeś, bo się nie zastanawiasz, że to powiedziałeś, nie? To jest piękne. Tak, dokładnie tak. Tak. Marta, chciałbym ci zadać ostatnie pytanie, bo kiedyś Bartek Węglarczyk, będąc moim gościem na antenie, powiedział mi taką rzecz, kiedy go zapytałem, czym powinien charakteryzować się według niego prawdziwy dziennikarz. To powiedział mi, że dziennikarz bez ciekawości świata, bez ciekawości ludzi, w ogóle powinien zostawić to, w ogóle dać sobie spokój. Że ciekawość świata, ciekawość ludzi to podstawa. Czy ty uważasz tak samo? To wiesz, dokładnie Bartek zabrał mi odpowiedź. Zgadzam się z nim w 100%. Ciekawość świata, ciekawość ludzi i pewnego rodzaju odwaga. Odwaga w mówieniu, odwaga w myśleniu. Na czym, to musi charakteryzować. Na czym polega ta odwaga? Na zadawaniu pytań, zastanawianiu się. Na myśleniu, na ciągłym szukaniu informacji, byciu na bieżąco, na odwaga, na prezentowaniu trochę własnego zdania, sposobu myślenia,
Myślę, że na tym. Jak to mówisz? Szczególnie w... Tak, tak. Szczególnie w takich czasach, w jakich też jesteśmy. Kiedy trzeba każdej władzy patrzeć na ręce. Ale to jest bardzo ważne. Teraz szczególnie. Jak to mówisz, to zastanawiam się. Kurczę, do jakich czasów doszliśmy, że takie wydawałoby się proste, banalne, można powiedzieć, sprawy, bo przecież w jakiś sposób zadawanie pytań, czy rozmowy, czy w ogóle nawiązanie relacji, to się zastanawiam, kurczę, jaka to jest dzisiaj odwaga, nie? Ale się okazuje, i to jest bardzo smutne, że to jest, no, dosyć duża odwaga, powiedziałbym, coraz większa. Ja bym też powiedziała o takiej przytomności umysłu, o takim ciekawości świata, odwaga w znaczeniu no, pracy nad sobą, na nie spoczywaniu na laurach, na byciu na bieżąco. To może nie jest też odwaga taka, jaka nam przychodzi do głowy, jak czytamy, nie wiem, powieści, czy oglądamy seriale, ale bardziej dołożyłabym do tego jeszcze taką pracowitość, no bo tu trzeba non-stop nad sobą pracować, żeby nie wygrało lenistwo, wygoda, schematyczne myślenie. Może nawet ta pracowitość jest ważniejsza niż ta odwaga, która jest takim mocnym słowem, ale osoba, która ciągle się nie zastanawia, dokąd zmierza ten świat, to w tym zawodzie może się po prostu nie odnaleźć albo się nie nadawać. No właśnie. A czy to nie jest też bardzo często wychodzenie z własnej strefy komfortu, żeby z tego po prostu ani rusz? Ale to pięknie ująłeś. Fantastycznie to powiedziałeś. Tak. Bo to jest ciągłe wychodzenie ze strefy własnego komfortu, z własnej strefy komfortu. Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie ujęła. Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo na przykład ja mam wrażenie, że ze mną tak się dzieje w każdej rozmowie, którą prowadzę. Aha. Że wychodzę z jakiejś własnej strefy komfortu. I to jest podziwiam. Dla mnie na przykład gratuluję. Bardzo ważne. Tak, że to jest takie pokonywanie słabości, które też w twoim przypadku to robi kolosalne wrażenie. I tak myślałam dzisiaj o tobie, jak myślałam o tym naszym spotkaniu dzisiaj wieczornym, no, że jestem pełna podziwu. Dla tego, co robisz, jak robisz. I też jak pytanie zadajesz, jak jesteś przygotowany, że masz przemyślane, nie dość, że jesteś przygotowany, to nie idziesz na łatwiznę, no masz przemyślane pytania. To mi się szalenie podoba. Naprawdę. Chylę czoła przed tobą. Ale uwierz mi, że ja nie mam przed sobą w tej chwili żadnej kartki, na której mam zapisane pytania. Nie mam tego. Nie stosuję tego. To podziwiam. Ja prowadząc rozmowy w poranku, no bo teraz w PiS-u rzadko mam rozmowy, to jak się przygotowywałam, bo przecież w jednym programie tematów było wiele, od Trybunału, Sądu Najwyższego, po sport, czasami kulturę, to zawsze miałam napisane hasła na kartce, o które chcę zapytać,
zagadnienia, bo bałam się, że coś mi umknie, bałam się, że coś zapomnę. To nie musiały być pytania rozbudowane, całe, napisane od początku do końca, tylko hasło w punktach, żebym nie zapomniała, żebym wiedziała, co jest istotą tego spotkania. Inaczej czułam się niepewnie. Czasami nawet w te kartki nie zaglądałam, ale musiałam mieć taką podkładkę dla własnych myśli, przygotowaną wcześniej przez siebie w domu, bo lepiej się czułam. Czułam się bezpieczniej wtedy po prostu. Wiesz, co jest dla mnie na przykład najlepszą taką formą przygotowania się do rozmowy, taką najlepszą formą, nazwę to edukacji, chociaż dla mnie to jest za duże słowo, ale dla mnie taką najlepszą formą przygotowania jest to, że ja na przykład obejrzę sobie takie fakty po południu poprowadzone przez ciebie, to, że na przykład w ciągu tych kilku lat zdarzało mi się kilkukrotnie obejrzeć poranek w TVN24, że wiedziałem doskonale, czym się zajmujesz. Wiadomo, trochę pewnie o tobie poczytałem, ale to jakby mi wystarczyło na tyle, że wiedziałem, o czym mniej więcej. Oczywiście chciałbym z tobą porozmawiać, nie? Ty po prostu jesteś dziennikarzem. Masz talent dziennikarski i uprawiasz ten zawód. Naprawdę nie trzeba skończyć studiów dziennikarskich, by być dziennikarzem. Pokazują to życiorysu wielu wybitnych dziennikarzy w tym kraju. Jeżeli świetną robotę, naprawdę. Jeżeli mogę ci się do czegoś przyznać, to nie mam studiów dziennikarskich. Nie mam nawet matury. Jesteś po prostu dużym talentem dziennikarskim. Jesteś samorodnym talentem. I serdecznie ci gratuluję. Naprawdę. Ja też nie mam studiów dziennikarskich. To nie jest tak, że trzeba je mieć, żeby umieć zadawać mądre pytania i umieć słuchać ludzi. A ty to robisz świetnie. Naprawdę. Bardzo ci gratuluję i bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wydaje mi się, że w moim przypadku to nie jest nic innego jak po prostu samouk. A wydaje mi się, że jeśli ktoś jest samoukiem, ja tak mówię z własnego doświadczenia, to najlepiej się na tym wychodzi, bo ja coś wiem na ten temat i wiem, jak to w moim przypadku się sprawdziło, nie? Ty też pewnie kochasz to, co robisz. I to widać, to słychać i to jest też klucz do tej roboty. Jak się kocha to, co się robi. Oj, absolutnie. Absolutnie. To daje efekty. I bardzo się cieszę, że to słychać, wiesz? To słychać, też po sposobie formułowania myśli twoich i pytań. Bo wtedy mam, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo wtedy mam takie poczucie jeszcze bardziej przekonuję się do tego, że Nie muszę nikomu udowadniać, że kocham tę robotę, nie muszę o tym mówić, bo to słychać. Dokładnie tak jest. I to jest dla mnie bardzo ważne.
Przepraszam, że się tak rozgadałem. Mam nadzieję, że nie masz poczucia, że tutaj cię opuściłem być może trochę. Ale Nie, to super. Bardzo ci dziękuję. Jak nam zleciał czas, wow, to jest niesamowite. W dobrym towarzystwie czas szybko leci. Ale po prostu u mnie to tak działa, jak jest wymiana myśli, wymiana energii, to po prostu płynie. I tak nam popłynęło już 45 minut, bardzo się cieszę z tego. Tak. Wiesz, za każdym razem, jak ktoś się mnie pyta, ile będzie trwała rozmowa, ty też się mnie o to zapytałaś. Ja za każdym razem mówię około 30 minut, ale uwierz mi, że biorę na to bardzo dużą poprawkę, bo nieraz się przekonałem, że to 30 minut się nie sprawdziło, bo z tego się wytworzyło 40 minut, a nawet godzina. Słuchaj, w ogóle tego czasu nie czuję. Ja się zapytałam tylko dlatego, że wiedziałam, że będę w podróży i bałam się, żeby nam nie zerwało tego połączenia i chciałam się tak zorganizować, żeby wiedzieć. Ja po prostu lubię wiedzieć, też jestem, staram się być w miarę zorganizowana i stąd to pytanie. Rozumiem. Absolutnie to rozumiem i wiem, bo ja sam jakby lubię to wiedzieć. Lubię wiedzieć, na czym stoję. Lubię mieć wszystko tak zorganizowane, żeby było po prostu dobrze. Marta, bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ja tylko jeszcze powiem w twoim towarzystwie, że w najbliższą środę o godzinie 19 moim gościem będzie youtuber Tomasz Gimper Działowy. Super, cieszę się. Tak. Będę słuchać z przyjemnością, chociaż mogę mieć program. Ale ja ci chciałam bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie, za ten czas. Ja nie wiem, kiedy nam minęła prawie godzina. Za przemyślane pytania, za twoje przygotowanie do tego wywiadu. Świetnie się z tobą rozmawia i zawsze z przyjemnością się z tobą spotkam. Na antenie, czy nie tylko na antenie. To pandemia wiele zmieniła, ale jak wrócimy do normalnego życia, to każda rozmowa z tobą jest naprawdę ciekawa i inspirująca. I bardzo ci dziękuję, Tobiasz, za czas, który poświęciłeś i na przygotowanie tej rozmowy, i na samą rozmowę. To ja mogę odwrócić te podziękowania i podziękować także tobie za to samo. I czuj, i powiem ci tak, dla podsumowania tego naszego spotkania. Jestem z tego dumny, bo po takich rozmowach ja się czuję jednym z was. Po prostu. Jesteś jednym z nas, to na pewno. Pytasz ludzi, robisz wywiady, robisz to bardzo dobrze. Rozmowa z tobą to przyjemność. Jesteś jednym z nas po prostu. Kropkę tu postawmy. Dzięki ci serdeczne, Marta. Proszę, zostań jeszcze ze mną przez moment, bo będę miał do ciebie drobne pytanie, dobrze? Oczywiście zostaję. Dzięki serdeczne. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, ciebie najbardziej i ściskam mocno. Najserdeczniejsze pozdrowienie. Dzięki.
Naszym gościem była Marta Kuligowska, a my wracamy do piosenek zespołu Bajm.